tak?
Tuż wracamy po krótkich. Wracamy po krótkiej przerwie. Filip Gorczyca tutaj prezentuje naprawdę wysoki poziom. 2-0. 2-0. Dobry backhand z jego strony. Przynosi pewne rezultaty, tak. Miłoszu. Dokładnie Nikodemia. To jest popis tego zawodnika. Jest na pewno faworytem do wygrania tego spotkania i. Warto to jeszcze zaznaczyć, że chłopak chodzi jeszcze do liceum. Łapie on dopiero doświadczenie na takich spotkaniach. Młodziutki proszę, zawodnik. Tak, proszę kamerę tutaj na zawodnika z katolickiej szkoły. No jest on pewny w swoich ruchach, tak? Tak. I zobaczmy, co teraz zaprezentuje swoim serwisem. I piękne wykończenie. Piękne taktyczne rozegranie. Tu kamerzysta, proszę tutaj na zawodnika. Ukazać jego technikę setu. Teraz. Dobra wymiana dwóch zawodników i grają ciągle. A i niestety błąd. Wyszła. Błąd młodego Gorczycy. Szkolny błąd. Kolejne punkty dla gracza w białej czapce. Przygotowuje się do asu. Spokojny serwis, długa wymiana. Ale wyszła chyba niestety piłka na out. I są to punkty dla Pawła Huszewskiego. Jaki jest wynik, Miłoszu? 2-0 jest w gemach dla Filipa i teraz chyba jest 30-15. Dobry mecz, ale wydaje mi się, że tutaj chłopak, młody Filip, wyciągnie ten mecz do końca. Tak, ale poczekajmy, może będzie tutaj jakaś fajna rywalizacja. Oj, teraz piękny punkt ze strony Filipa. Ma tą czuckę w dłoni. Wracamy po krótkiej przerwie, przerwie technicznej. Gramy dalej. Dobra wymiana dwóch zawodników. Dobry backhand. Długie piłki. I jest to dobra wymiana. Skrócenie przez Filipa. Dobre odebranie. I jest Filip teraz w obronie. Dobra. I to. I to jest. Są punkty. Tak. Dla Filipa. Błąd Pawła. Nadal mamy 2-0.
Tak 2-0 jest? No, chyba tak. Nie, ani 3. Właśnie nie wiem. 3-0 powinno być chyba. Bo tutaj Gorczyca wygrał trzeciego tak. Gama. Serwuje teraz Paweł. Tchórzewski. 42 lata. Jest teraz forehand, ale niestety za mocna piłka, za mocna. To Paweł 42 lata, ale rusza się naprawdę dobrze. Tak. Fizycznie 20. Widać, że jest cały czas w treningu. I tak. Próbuje swoich sił. Jest tutaj też fajny tutaj kontrast. Widzimy młodego tak. Zawodnika z troszeczkę bardziej doświadczonym. Jest to nieczęste porównanie, ale... Doświadczenie kontra młodość i... Finezja. Taka bardziej bym powiedział spryt versus tak. Taka wiedza gry. I teraz Filip Gorczyca dobry. I jest to i dobra i wymiana, bo niestety po dobrej wymianie. Tutaj obserwacje boiska, pewne niuanse. Co nie miło, że każdy szczegół jest naprawdę ku każdemu punktowi, tak? A tutaj zapowiada się naprawdę dobre widowisko. Tak, a jaki jest wynik? 3-0. 3-0, dobrze. Mocne odebranie teraz. Naprawdę to był... Jest forehand i jest... Bardzo ładne punkty. Tak. 4-0. Myślisz, że w jakiej tutaj prędkości oscyluje piłka zmierzona ku... Serwisowi, tak. Serwisowi? Myślę, że naprawdę to może być powyżej. Tak. Stówka? Myślę, że nawet powyżej. Widać Filip tutaj doświadczenie jego mentalność gry. Tak. Były mistrz Polski. Były mistrz Polski, naprawdę znany zawodnik ku tak. Tenisowemu światu, że tak to ujmę. Naprawdę no, świat stoi przed nim otworem, tak. Jest to przyszłościowy zawodnik z wieloma naprawdę... Z możliwościami. Tak. Całe dnie spędzone na korcie, to jej popłacają. Chłopak nie miał dzieciństwa, że to... Mogę tutaj jako ciekawostkę powiedzieć, że jego ulubiony zawodnik to Rafael Nadal. A nie Nowak? Wydaje mi się, że jego właśnie gra kreuje się na właśnie takim stylu tego zawodnika. Też jest mączka, czyli najlepsza nawierzchnia tak, na Nadala, tak. Ulubiona. Tak. 14 razy wygrywał Roland Garrosa. Dokładnie. A już jutro rozpoczynamy turniej Roland Garrosa. I na pewno go skomentujemy. Tak. Masz jakieś predykcje na turniej? Ja tutaj właśnie sercem jestem za Nishikorim. Mhm. Dobry zawodnik z Japonii. Ale... Wydaje mi się, że zwycięstwo może przejąć chyba Alcaraz, tak? No, Carlitos ma tutaj możliwości, żeby na pewno wygrać ten turniej. A co ci się podoba właśnie w takim stylu gry? No, siła. Siła tego zawodnika. Siła, tak. Duża prędkość piłki. Tak, dynamiczność. Dynamiczność, tak. A w tej międzyczasie wracamy do meczu. Przez chwilę chyba przed chwilą popełniony podwójny błąd. Ale już tutaj odrabia. Jaki jest wynik? 4-0 w gemach i chyba 15-15 teraz. Na razie spotkanie jest, że tak powiem, jednostronne, tak? Ale tak, wszystko ale... może się zmienić, to jest sport. Tutaj trzeba do końca jednak wszystko tutaj doprecyzować. Nie ma co spoczywać na laurach po pierwszym secie. Dokładnie. Nieraz mieliśmy właśnie przypadki, gdzie zawodnik potrafił przegrać pierwszego seta i wygrać mecz. Dokładnie. Tutaj dobry przykład to jest Miedwiediew z Nadalem. Dobry przykład. Gdzie po przegrywaniu 2-0 i chyba 4-3 w gemach jeszcze udało mu się to nadrobić i wygrać się spotkanie. Dokładnie. Pamiętny mecz na pewno. Tak. Pamiętny mecz na pewno dla kibiców i całemu światu tenisowemu, tak?
która kamera właśnie na młodego Gorczycę. Wtedy nie przeszła. A co sądzisz o właśnie warunkach atmosferycznych do dzisiejszego spotkania? Wydaje mi się, że sprzyjające. Jest lekki wiaterek. Na pewno mogło być gorzej. Teraz bardzo dobra wymiana. Słońce lekko schowane. Bardzo dobra wymiana i były chyba punkty, tak? Tak. Pawła. Paweł potrafi jednak czasem zaskoczyć. Nie tyle, że zaskoczyć, ale... Ale nie, nie. Zagrać naprawdę piękny tenis. Tutaj Filip schodzi na chwilę z boiska. Piłeczka. Na piłki. Też są takie niuanse. Na pewno każdy zawodnik ma jakąś tam swoją wybraną piłeczkę, z którą mu się lepiej gra. Jak? Niestety błąd. A dobry as. Nie. Jednak nie przeszła, tak? Tak, podwójny błąd. Podwójny błąd kosztuje tutaj Filipa a straty punktów. Tak czy nie? Tak. Nie tyle co stratę punktów, co po prostu Paweł zyskuje 15. Paweł naprawdę pokazuje, że wiek to tylko liczba. W każdym wieku można grać, w każdym wieku można naprawdę spełniać swoje hobby, ambicje. To wiem, nawet marzenia, pasje. Tak? Marzenia. Nawet niektórzy realizują marzenia po 60. Dokładnie. Nieraz znaliśmy przecież przypadki w sporcie, gdzie sportowcy potrafili mieć swój tak zwany prime po danym wieku, tak? Tak. Podasz jakiś przykład? Nic mi teraz nie przychodzi do głowy, szczerze mówiąc. Przykładem może być na przykład Zlatan Ibrahimowicz, tak? O. To jest dobry piłkarz grający na pozycji napastnika. Dobra wymiana. Obaj zawodnicy skupieni. A tutaj widać komentarze, czy... Widać komentarze? Wracamy na wizję, tutaj dobra wymiana dwóch zawodników, dobre kombinacje. Jest teraz próba przelobowania. Taka gra naprawdę może podobać się kibicom. I niestety wyszła piłeczka na aut. Paweł tutaj powoli odrabia takie, można powiedzieć, nie popełnia takich szkolnych błędów jak z początku spotkania. Tak, widzę, ale widać Paweł, że... Wyciągnął lekcję. Tak, widać, że kreują go pewne szczegóły w grze tenisa. Nie popełnia głupich błędów na dużą skalę. Nie tyle kosztownych, aczkolwiek cały czas goni wynik. Dobra wymiana dwóch zawodników. Techniczne teraz rozwiązanie. Ale i tutaj Paweł, że tak powiem, trochę przesadził. Spokojnie zmierza ku piłki. Nie śpieszy się. Widać, on ma czas, człowiek. Właśnie to jest tenis, tak? Prestiżowy sport. Tu człowiek nie chce się śpieszyć. Nie. Tutaj tu liczą się szczegóły. Człowiek najbardziej, jak najbardziej chce się nacieszyć tą piłką, tym graniem. I to jest właśnie piękne. Tak. To nie jest czas, tylko spokojnie. Nie ma ograniczenia czasowego. Dokładnie, to łączy ludzi. Naprawdę, to łączy ludzi. I teraz... Chyba nie ma punktów, tak? Nie. Nie ma punktów. Druga próba. I grają dalej. Nie. I jest podwójny błąd. A, podwójny błąd, dobrze. Podwójny błąd Pawła. Tak. Serwisowy. Można powiedzieć, że serwis nie jest chyba najmocniejsza strona. Widać, że on woli grać bardziej z zagrywki. Tak. Woli z gry
zdobywać punkty? Tak. Nie tyle z serwisu. Ale... O, tu możemy właśnie to zaobserwować, ale wydaje mi się, że to też może mieć naprawdę wpływ. Na jaką psychikę, jak trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Tak. I teraz bardzo ładna wymiana dwóch zawodników. Jest po linii zagranie. I prawie nie zdążył do tego. Nie zdążył. Ale dobra wymiana i dobry punkt zdobyty przez Pawła. Widać, że Paweł rozrzucił całą grę, całe boisko. Można powiedzieć, że sobie ustawił przeciwnika. Zagrał pod jego dyktando. Tak, można tak powiedzieć. Jak w partii szachów, tak. Spokojne ku zwycięstwu. Dobry as. To nie jest as. Dobry serwis. Tak. I jest... Chyba zmiana połów, tak? Tak. A Gema kto wygrał? Gema chyba wygrał teraz... chyba Paweł. Tak? Tutaj lekka, mała awantura dwóch zawodników. Małe niuanse, ponieważ nie dostrzegliśmy wyniku tego spotkania, tak? Zdarza się najlepszym. Tak, to jest też debiut. Proszę nam tutaj wybaczyć jakieś błędy. Każdy kiedyś zaczynał, tak? Tak jest. Droga jest na pewno otwarta do przyszłej kariery. Tak. Poduczymy się dzisiaj coś od Dariusza Szpakowskiego. Dokładnie. Za tydzień na pewno też skomentujemy mecz Borussia. Real? Tak. Jakieś predykcje? Moim skromnym zdaniem myślę, że Borussia idzie ku zwycięstwu, tak? Ale wróćmy może do spotkania. Jakiś BTS? Nie wciągajmy po prostu w hazard, tak? Wróćmy na meczu. Na razie przerwa. Młody Filip tutaj wraca ku piłki, tak? Ku piłce. Okej, okay, gramy dalej. Dobry serwis. Ale chyba był out. Chyba był out. I teraz drugą próbę ma Filip, tak? Tak. Młody Górczyca naprawdę tutaj ma dopracowane te serwy. Ale i to jest chyba jest punkt out dla Filipa. Tak. I to jest ile? 15 do 0. 0. I to jest tak. 5-2. Tak. 5-2. Czyli może pierwszy. Pierwszy chyba tutaj GM to się nazywa. Jest. Set. Pierwszy set jest tutaj dla Filipa. Tak. No jeszcze nie jest nic przesądzone. Wiadomo, no pan Paweł, że tak powiem Paweł. Nie takie. O, ale rzecz odrobił, bardzo ładnie zagrał. Niziutko nad siatką i jeszcze raz. Naprawdę. I jest to punkt dla Pawła. Widać, Paweł cieszy się tą grą. Próbuje nowych możliwości, nowych rozwiązań. Cieszy to oko, tak? Tak, potrafi wyciągnąć jakieś sobie asy z rękawa. Ale można też zauważyć, że potrafi zagrać naprawdę po ciężkiej piłce dobry tenis. Tak, potrafi dobry dać return. Tak. Teraz piłka ląduje w siatce. Jest teraz 30-15? Tak. Dla młodego Górczycy. Tak. I teraz serwis ku Filipowi. I gramy dalej. Dobra wymiana. Tu piłka wyciągnęła. Dobra, to jest przerwanie akcji. Przerwanie akcji, tak. Tutaj najważniejsze jest nie tak powinno zdrowie. Nie powinny się takie rzeczy zdarzać, ale o. Ale jednak najważniejsze rzeczy, najważniejsze rzeczy w sporcie to jest zdrowie. I to jest właśnie. Zabawa bardzo ważna, ale zdrowie to jednak jest podstawa. Ale na wysokim poziomie... To może wybić z rytmu. Czego? Na wysokim
na wysokim poziomie właśnie sportowym, jaki tutaj na przykład oglądamy, to już nie jest zdrowie, tak? Zawodowy sport to nie jest zdrowie. Ludzie tutaj są ku wykończeniu, tak? No tak, wykończeniu, ale to jest też turniej amatorski i dużo ludzi tutaj gra hobbystycznie i nie chcemy, żeby nikomu się przydarzyła jakaś kontuzja. Dokładnie. I to jest właśnie piękne. Tak. Teraz jest respekt 30, dwóch zawodników. 30? Podejrzewam. On tutaj próbował zagrać naprawdę na milimetry. Tak. Dobry as. Serwis. Dobra wymiana dwóch zawodników. Dobre odbicie. No naprawdę cieszy to oko. Podcinki. I brawo. Jest. Piękne wykończenie. Tak. Przez Filipa. O, i to jest chyba piłka, pierwszy... Piłka setowa to była. To była piłka setowa. Warto zaznaczyć pierwszy as. Pierwszy set. Pierwszy set należy do... Młodego Gorczycy, tak. Naprawdę spotkanie bardzo przyjemne dla oka. Teraz tutaj zawodnicy odpoczywają. Są krótkie wymiany, długie wymiany. Dokładnie. Naprawdę cieszy to oko fanów tego sportu. Młody Gorczyca to naprawdę prosperujący zawodnik na skalę światową. O. Narodową. Wyrywalizował w niejednym ogólnopolskim turnieju międzynarodowym. Jesteś mistrzem Polski, tak? Warto zaznaczyć. Pokonywał Czechów, Słowaków. I to jest właśnie piękne. Węgrów. Naprawdę ten zawodnik ma dużo możliwości, dużo umiejętności. Tylko czy psychika? Czy psychika mu starczy na wejście na ten wyższy poziom, tak? No tak, to też wymaga bardzo dużego poświęcenia, żeby oddać się w całkowicie sportu. Trzeba zrezygnować z wszystkich dóbr. Tak. Z wszystkich przyjemności i całkowicie się oddać. Jak Iga Świątek. Tak, tutaj bardzo dobry polski nasz przykład. Kobieta. Kobieta. Od dobrych kilku... lat dominuje scenę. Tak, tak, scenę tak, Deiza, tak, tak. Teraz jutro zaczynamy Rolanda Garrosa i liczymy na to, że Iga pokaże klasę. Kunszt. Mi się wydaje, że na pewno pokaże. Czy myślisz, że jest tam jakimś zagrożeniem dla Igi? Jest tam ta Sabalenka. On z żabę. O. No jest. Trzeba przyznać, że jest. Rozpoczynamy drugiego seta. Teraz zobaczymy, czy Piotrek... Paweł. Paweł Tchuszewski. Okej. Paweł na pewno będzie chciał odrobić tego seta. Dobra. To był drugi błąd, czy mi się zdaje? Dobrze ci się wydaje, drugi błąd. Tak? Tak, tak. Czyli jest 15-0 dla Filipa. Okej, okay, i gramy dalej. Dobra wymiana, długa piłka, wysoka piłka. Teraz przetrzyma ją troszeczkę w powietrzu Filip. Bardzo dobrze, jest to naprawdę duża prędkość tej piłki. Filip gra niziutko. Rozrzuca tak, zawodnika. Tak. Sobie sam kieruję sobie tą piłeczkę na lewą stronę. I teraz... A nie wiem, nie widziałem tutaj, co było. Wydaje mi się, że chyba są punkty. Czyje? Filipa. Okej. Okay. Wydaje mi się, że ta piłka zmieściła się jeszcze ku boiskowi, tak? Ku linii. Ku linii. Pamiętajmy, że... Nawet nie ku linii. Ona była jeszcze w tej... dobrej w polu. Części. Tak. Tutaj Paweł, pierwszy błąd. Ma teraz dobry zawodnik, naprawdę. Spokojnie zagrał. Jest odbicie. Lubi on zagrać na szczegóły, tak? Pod pewne granice. Lubi czasem zaryzykować ten swój pierwszy serwis. Ale widać, że on bardziej czuje się lepszy z wymiany. Tak, tak. Zdecydowanie tutaj. Niż z serwisu. Też na pewno z tego spotkania się nauczy, wyciągnie lekcję, żeby dokładnie, może... to jest turniej amatorski, tutaj każdy przyszedł czegoś nowego dowiedzieć, nauczyć. Tak, poczuł ten już pierwsze smaki późnej wiosny. Dokładnie. Zasmakować troszeczkę słoneczka, odprężyć się. I to jest właśnie piękne, bo ten sport
karkóweczkę zjeść. Nie dzieli, a łączy. Tak. Teraz pierwszy błąd bodajże? Tak. Podniesie piłkę, tak. Próba szybkiego serwisu. Niestety nieudana. Jaki jest wynik, Mioszu? Teraz 0-0 w gemach, a w punktach... 45 chyba bodajże? Ile? 30. Tej dobra, teraz wymiana. Dobra wymiana, naprawdę. Ale niestety nie dociągnął tego. Widzowi może się to spodobać. Cieszy oko. Naprawdę fajny mecz. Wnoszący dużo rozrywki. Do codziennego tenisa, tak? Codziennego świata. Tak. Pogoda też. Niebo przejrzyste. Aż uśmiech na ustach się sam pojawia. Aż chce się grać, że tak powiem. Ptaszki ćwierkają. Pierwszy błąd. Aż powiem ci, że mam ochotę sam wejść czasem i pograć. Sprawdzić się. Z takiej klasy zawodników, tak? Z zawodnikami. Naprawdę możesz spróbować. W każdej chwili możesz spróbować. A masz może jakiegoś swojego ulubieńca w tenisie? A ja lubię takiego francuskiego zawodnika Tiafoe. A twój? Japończyk? Tak, Japończyk, tak jak już mówiłem, Kai Nishikori. Charakteryzuje się naprawdę mocnym uderzeniem, tak? Mocnym backhandem. A teraz tego gema wygrał? Teraz tego gema wygrał film. Czyli jest 1-0. Chłopaki sobie teraz odpoczywają. Albo tutaj widać głodny gry. Chętny gry. Chętny, na pewno. Jest to naprawdę piękne widowisko. Tak. Nieważne, że przyszedł, obudził się dzisiaj z myślą o tym, żeby sobie pograć po prostu w tenisa, sprawdzić się z innymi zawodnikami. I to jest właśnie piękne. Tak. Jest to naprawdę rzut doświadczenia versus młodości, tak? Takiej, można powiedzieć, nonszalancji. Tak. Najbardziej podoba mi się tutaj w stylu pana Pawła. Styl rozrzucania tej piłki. A, tam to jest zawodnik ogłosił, że był out. Filip ogłosił out, czyli punkty dla Filipa. I to jest drugi game. Zaczynamy drugi game. Tak, zaczynamy drugi game, 15-0. Jest on na pewno przejrzysty dla młodego zawodnika. Dla Filipa jest tutaj lepsza pozycja. Ale to serwis. A jak wiemy, to jej serwis jest lepszą pozycją dla zawodnika. Częściej wygrywaną. Dokładnie. Ale za to z gry lepiej przyjmuje, moim zdaniem, Paweł. Tak. Aczkolwiek tutaj mamy statystykę, że Filip po wygrywaniu pierwszego seta przegrał tylko 73 spotkania. Na 80. Piłka zmierza ku Pawłowi. Mecz na pewno cieszy oko, jest naprawdę. Czuć wakacyjny klimat, tak? Z tyłu jeszcze słyszymy tutaj inny mecz, inną rolę zawodników, zawodników kobiet. Na pewno Miłosz nie byłbyś smutny, tak? Byś komentował. Nie wiem. Płeć przeciwną. Płeć piękną. Dokładnie. A tutaj piłka, ale to widać, na razie mi to nie przeszkadza. Grają długie wymiany. Długie teraz piłki. Badają się troszeczkę. I teraz niestety błąd popełnia Filip. Wracamy ku chwilowej przerwie, tak? Tutaj komentator Miłosz musiał po prostu wziąć łyk wody
nawodnić gardło. Się napoić i właśnie też przypominamy naszym widzom, że warto się nawadniać. W takie upalne dni szczególnie. W takiej porze roku, w takiej porze dnia warto naprawdę się nawadniać. Tutaj dla wszystkich widzów, którzy nas oglądają. Te 3 litry wody dziennie jednak powinny być wypite. Minimum 3 litry dziennie. Dokładnie. Bo na pewno dużo osób też... Teraz dobra wymiana. Uprawia pewien sport. I teraz błąd. I to, to zaczynamy drugi game, tak? Czy już trzeci? Trzeci. Trzeci game i 2 pierwsze były dla młodego zawodnika. Tak. Na pewno Paweł będzie chciał jeszcze... Po coś tu przyszedł, tak? Po coś tu przyszedł, nie przyszedł na pewno. Powalczyć to też nie jest jego pierwszy i ostatni mecz. No na pewno. Jeszcze dzisiaj na pewno będzie miał okazję zmierzyć się z innym zawodnikiem. Trafił na młodego, prosperującego zawodnika. Tutaj Filip jest faworytem do wygrania tego turnieju, przypomnijmy. Więc na pewno nie jest to łatwe spotkanie dla Pawła. Ale widać, że Paweł cieszy grę. Naprawdę, widać uśmiech i teraz błędy. Ale widać tutaj... Też tam radochę, tak. Po prostu. I to jest piękne. Nieważne ile lat, ważne, że jest uśmiech na twarzy. Odbicie, takie charakterystyczne dla niektórych zawodników. Tak, to jest strzepanie mączki z podeszwy buta. Było w boisku. I było w boisku, niestety. Było niestety. Przez Pawła. Niestety dla Filipa, niestety dla... Pawła. To i Paweł na własne życzenie, tak? Mógł odebrać, ale postanowił zostawić piłeczkę. Przeczucie go jednak myliło. Jednak przeczucie myliło, dlatego nie zawsze... Nie zawsze warto grać na pamięć, tak? Czasem lepiej na pewno zagrać zaryzykować. Pewniej, zaryzykować. Nie o tyle, że zaryzykować, tylko zagrać po prostu pewniej. Teraz wysoka piłka. Schematycznie i teraz... Jest tutaj okazja. Grałem naprawdę wysoko, nie jest to codzienny widok. Zniżenie piłki przez Filipa. Gdzie po rozrzucanie linii? Pawła. Druga strona. Oj, i teraz, raz. I to chyba będą punkty tutaj. Wykończenie techniczne. A jeszcze Paweł goni. Oj, naprawdę pięknie. Dobra wymiana. Tak. Trochę szczęścia? Trochę szczęścia na pewno tutaj. Mamy powtórkę tutaj? Mamy powtórkę, bardzo. Warto na nią spojrzeć, bo to była naprawdę... pięknie. Piękna się ustawił. Ma jednak to doświadczenie, wie gdzie się ustawić. Wie gdzie się ustawić, widać... Przeczuwa gdzie ta piłeczka poleci. Ma smykałkę. I gramy dalej. Jest bodajże 45, tak? Nie. Nie ma 45. 15, 30, 40 i jest 40. Game of piłka. Czyli gram trochę game of piłka. Okej. Okay. No i gramy dalej. Okej. Okay. Błąd zawodnika w takiej niebieskiej koszulce bym powiedział. Tutaj fioletowej bym bardziej powiedział. No to tutaj każdy ma swoją jakąś opinię. Możemy się różnić, ale wszyscy tak naprawdę jesteśmy tacy sami. Możemy się różnić, ale i tak łączy nas miłość do... Kinisa. Do sportu. Sportu odbijanego. Tak. Czy ocenić stołowy, czy ziemny? Po prostu gry odbijane w współczesnym świecie na pewno są popularne. Tak, tutaj nawet warto spojrzeć na turniej wielkoszlemowy, jakim cieczą się zainteresowali ze strony kibiców. Ale ludzie, którzy nie są zainteresowani sportem, wiedzą, kto tam gra. Tak. Ale na przykład tutaj powracając do mniejszej wersji tenisa, czyli... Tenisowy? Przysłowę o ping-pong. A tutaj też Iga Świątek rozpopularyzowała bardzo tenisa w Polsce przez swoje sukcesy. Wydaje mi się, że również Hurkacz, Hubert Hurkacz. Tak, chyba, tak. I jeszcze tutaj wcześniejszy zawodnik, wcześniejszy grajek. Agnieszka Radwańska? Nie, nie. Ten co grał. Też... I... Kurde, jak miał? Nie przypomnę sobie teraz, ci powiem. Grał z Izakiem, o. Grał z Izakiem? Tak. Jako ciekawostkę tutaj dodam. Leszek? Nie, to nie był Leszek. To był... Kurde, jak go miał? O, przypomnijmy sobie, to damy znać. Ale widzowie tutaj widać, czekają na odpowiedź. A ale... teraz 3-0 jest, tak? Jest 3-0 w gemach. Mecz... No, jako typowanie tutaj zawodników jest na pewno
prostolinijnie pokazane na Filipa. No tak. Zobaczymy, co on tu pokaże, zobaczymy, co on zagra. Jest 3-0. No i gramy dalej. Teraz pierwszy błąd popełniony przez Filipa. Mają drugą piłkę. Teraz na pewno zagra bezpieczniej. Byle przebić. Nie byle przebić, bo też trzeba zagrać na pewno miło dla oka, tak? To jest sport nie tylko dla sportowców, tylko też również dla kibiców. Tak, ale jednak nie daje, nie stawiajmy zwycięstwa w meczu z radochą dla kibiców. Dokładnie. Jednak czasem, może porównując do piłki nożnej, jednak czasem dobicie spod bramki jest w niektórych sposobach lepsze niż strzał zza pola karnego. Jako tutaj ekspert, jako komentator też piłki nożnej w szkole, Barium powiedział, że strzał spoza dystansu jest cieszący. Tak, jest cieszący, ja nie mówię. Bardziej dla oka. I tutaj błąd. Patryk. Pawła. Tuchaszewski. Zawodnik naprawdę młody. Dobrze, wracamy do spotkania. Teraz po długiej wymianie. Żarty czatami, ale to jest spotkanie do komentowania. I to jest teraz. 3-0 w gemach, tak? 3-4? Już 4. 4-0. Grają szybko naprawdę to idzie. Długie wymiany, fajne wymiany. Widzowie chcą to oglądać. Szkoda jedynie, że mecz jest, spotkanie jest troszeczkę jednostronne, no nie oszukujmy się. Jednostronne, ale na pewno Paweł jest... Pokazuje tą walkę, tą siłę. Serducho zostawia tak. Wszystko, co i to jest właśnie może. Piękne. I to jest właśnie... I teraz błąd młodego Gorczycy. Jako ciekawostkę tutaj dodam, zawodnik interesuje się naprawdę tenisem. Tak, od dziecka. Jego tata trenuje tenisa, więc tutaj są na dużą skalę. Tutaj właśnie kolega oddaje piłkę. No widać, no to jest właśnie... To łączy. To nas łączy. Łączy nas piłka. Można powiedzieć. Dobra wymiana, ale chyba... Nie, za wyszła mocno, za mocno. Wyszła za out. Czyli punkt dla młodego Filipa. Pozdrawiamy naszych widzów. Na pewno. Mamy nadzieję, że to robimy dobrą robotę. I umilamy, tak? Umilamy czas. Tak. Widzą. Nie tylko spotkanie, ale też troszeczkę śmiechów. Nigdy jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Out. No widać, że z gry tutaj Paweł jest naprawdę dosyć dobrym zawodnikiem. Tak. Ma pojęcie o pewnych schematach, pewnych rozwiązaniach danej piłki. Widzę, że lubi mieć mączkę na podeszwie, bo to już zauważyłem ten schemat, to jest sobie... Może to oznaczać może lepszą przyczepność? Nie, może właśnie bardziej się ślizga wtedy. Czy tak ślizganie jest dobre? Mączce powiem ci, że czasem jak nie doganiasz? Ale powiem ci, że na razie różnie. To nie pokazuje. Nie pokazuje to? No nie. Może czas zmienić taktykę. Może zawodnik jest trenowany od lat właśnie w tej technice. Dziękujemy za miłe słowa. Dziękujemy, tutaj dochodzą nas miłe wiadomości, które zachęcają nas do dalszej sfery, pracy, tak. Dalszej sfery komentowania, tak? Tutaj pewne krzyki. Pochwały w stronę Filipa. Tak. Filip naprawdę jest tutaj wyróżniającym się zawodnikiem. Paweł mówi, że jego jest przeciwnik jest po prostu za dobry.
No i mówi niestety prawdę, ale gramy dalej. Tutaj dobra wymiana. Oj, to gonił tą piłeczkę, ale czy ono zmieści? Zmieścił. I teraz dobre wykończenie. O, aż piłeczka wyleciała. Wyleciała, że tak powiem, na działkę. I to jest chyba 5-0? 5-0, tak. Będzie teraz. Czyli ostatni game. Ostatni game, albo nie ostatni. Albo nie ostatni, bo możliwe, że naprawdę Patryk, Paweł jeszcze zaskoczy. Ale nieraz były sytuacje, gdzie gdzie zawodnicy na naprawdę wysokim poziomie potrafili nadrobić dużą stratę, tak? Tak. Czy to boiskową, czy to meczową. Tak. Mam nadzieję, że to ostatni set, bo... Musisz się zbierać? Musisz się zbierać do kolejnej dalszej pracy, do masz jeszcze komentowania. Spotkania? Tak. Skomentowania. Jadę do właśnie skomentować mecz Borussii. Ale to temat rzeka na inną rozmowę. Gramy dalej. Ładnie tutaj rozdają karty, ale tutaj punkty dla... Filip, pewnie, pewne spotkanie. I to jest 15-0. I to jest chyba decydujący game. To bardzo możliwe. 6-0, czyli tak zwany blowout. Dokładnie. Czy to jest koniec? Czy to zawodnik? Koniec. Że tak powiem. Czy nie? Wywiesił białą flagę? Nie, a może tutaj Paweł nadrobił punkt gema. Nie wydaje mi się. Ale. Tutaj Filip, młody zawodnik, pokazuje nam jakieś znaki. 5-0 jest, 5-0 teraz jest. Jest 5-0, tak. Czyli gramy. Teraz będzie decydujący game. Decydujący game, na pewno pełen emocji. Myślę, że młody Filip jak podejdzie do sytuacji? Technicznie, siłowo, czy... Wydaje mi się, że teraz spróbuję pokazać jakieś swoje sztuczki. Pewne myszki, tak? Tak. Wyciągnięte z... Może teraz to jest idealne spotkanie, żeby popróbować czegoś nowego właśnie. Gdzie już raczej zwycięstwo jest pewne. To... Albo lepiej dowieść pewne zwycięstwo do domu. Albo spróbować czegoś nowego. Powiem, zabrać zwycięstwo do domu, tak? Tak. Są różne rozwiązania, różne również teorie, tak? Dotyczące stylu gry zawodnika. To zależy od zawodnika. Co on i również trenera. No, również trenera. Różni trenerzy mają różne wizje na spotkania. Niektórzy lubią po prostu wygrać, a niektórzy zrobić coś więcej. Pocieszyć. Pozabawiać troszeczkę kibiców. Mocny serwis. Mocny serwis, naprawdę. Bardzo mocny serwis. Ile ta pieczka mogła lecieć? 130? 130 km, czyli naprawdę to już jest prędkość, która... Szkoda, że nie wpadła. Szkoda, że nie wpadła, ale to prędkość, która naprawdę niesie ze sobą pewne konsekwencje w grze. No, niewątpliwie. Co do meczu widać tutaj pogoda pomału się zachmurza. A może to też troszeczkę lepiej dla zawodników, są już troszeczkę zmęczeni, może nie ma tego lepiej słońca. Dla zawodników? Tak. Tylko żeby nie padało, bo mączka wtedy może się kleić. Ale gramy dalej. Dobre wymiany dwóch zawodników. I teraz strata. Czy Filip lekceważy trochę przeciwnika? Nie, nie wydaje mi się. Czy już myślami jest... Myślami mi się też, że już jest w kolejnym meczu. Mi się tak. Myślami on już stoi na... Tak. Podium. Gramy dalej. Aczkolwiek musi jeszcze się skupić tą uwagę na ten ostatnie... Oj, i to zmieścił tą piłeczkę. Mi się wydaje, że to zmieścił. Tak. Tylko wynik pewny, widać. Masz tak, że cały mecz gra z kamienną twarzą. Może to być spowodowane tutaj emocjami. Albo skupieniem również. Ale weźmy to pod uwagę, że gra on u siebie. Nie ma takiej... Ma swoich widzów. Ma swój boks. Ma swój boks.
Teraz długa wymiana. Naprawdę bardzo dobra wymiana, ale to chyba wyszła na out. Czyli... I za niedługo będziemy mieć piłeczkę meczową. I to będą na pewno ciekawe emocje. Ciekawe, czy teraz czy Paweł jeszcze coś powalczy, czy już... No już widać, że na jego twarzy jest leciutki kaprys. Koszko twarzy. Czy Paweł wygrał jakiegoś seta? Nie. Jest 6-0? Dwa gemy wygrał. A, dwa gemy, dobra, dobrze. Dwa gemy. No to jak na takiego zawodnika, który jest, można powiedzieć, graczem weekendowym, tak? Tak. Chciał powiedzieć to też szczerze, też ten gracz weekendowy to też nie jest człowiek, który żyje z tenisa, tak? No tak, to jest jego hobby i to i przyszedł na pewno się sprawdzić. I to jest na pewno piękne. To jest piękne, bo pokazuje, że sport dzieli. Łączy. Łączy, łączy. Nie dzieli, nie dzieli. Nie. Zamyślałem się po prostu w pięknej grze. Pipa. Mało spotkanie dobiega do końca. Out. I to już teraz będzie i piłka meczowa, tak, czyli piłka meczowa. Na pewno podnosząca tętno, podnoszące ciśnienie ku widzom, bo... Tak, na pewno nanosi więcej presji. Nanosi więcej presji, na tak. Obydwu zawodników. Zaczyna z prawej strony boiska i gramy... Piłka wysoko podrzucona. I tutaj gramy naprawdę piękny tenis. I to jest chyba out. I to jest... Tak. Czy to jest koniec? Bodajże to jest koniec meczu. Czy jeszcze nie? Nie, jeszcze grają. Jeszcze panowie grają. Czy może zakończyć to asem? Nie, decyduje się na spokojne. Tutaj bardzo ładny ruch, a out. Jednak out. Czyli jeszcze gramy, jeszcze gramy. Jeszcze Paweł nie mówi, koniec. To może być naprawdę, to byłby jeden z większych comebacków w historii, jaki no naprawdę kiedykolwiek miał miejsce. Byłbym pod wrażeniem. Byłbym zdziwiony, tak. Ale liczę naprawdę na jeszcze lepsze widowisko. A wydaje mi się, że był out. Nie było auto i to są chyba punkty pewne dla Filipa. Bardzo ładne wykończenie. Tak. Ku prawej strony boiska. Tutaj zawodnicy jeszcze mówią? Jeszcze gramy. Tak. Zawodnicy mówią, jeszcze nie koniec. Chcemy dać widzom jak najwięcej emocji. Najwięcej emocji, najlepszego czasu. Spędzonego. Tak. W żarach na korcie. Tenisowym. To też warto znaczy, że wyświetlamy się online. I no to nie jest żadną tajemnicą, gdzie... I na pewno widzowie... Tutaj... Oj. Dobro, teraz i to wygląda... są chyba koniec meczu. Jest koniec meczu. Dziękujemy tutaj widzom za wspólny czas. Wspólny czas. Nikodem Michalczewski. I Miłosz Burco. Dziękujemy. Dziękujemy.